czego? Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry. Ja bym chciał porady dietetycznej, bo ile białka w diecie? Jestem po prostu ciekawy, jak, nie wiem. Jak dwie porady dietetyczne? Co ja gówno wiem przecież, proszę pana, mnie na medycynie nie uczyli. Jak to nie uczyli nic? Przepisać leki, coś na to jak doktor nie wie, co jeść? To jakieś proszki może przynajmniej. Dobrze, to zapraszam. Silny, o żelaznych proporcjach, niczym posąg ciosany w skale z Olimpu, stoi tam gdzieś na górze, a inni zastanawiają się, ile to kurde trzeba białka zjeść, żeby zbudować i utrzymać taką masę mięśniową. 2-3 gramy na kilogram masy ciała? A może 5, jak niektórzy sportowcy ekstremalni? Nie. Inni z kolei zastanawiają się, ile on może mieć lat. 40? 50? Niestety facet jest dopiero przed 30. Szanowna pani i panie, pewnie ktoś zdołał ci wmówić w zamierzchłych czasach, czyli tak z 10 lat temu, gdy branża fitness wyczuła niesamowite pieniądze ze sprzedaży suplementów, że jeśli sport amatorski, w tym kulturystyka, kalistenika i inne, no to do syntezy białek mięśniowych potrzebujesz tyle białka, co zawodowiec. Mogłeś też zostać zmanipulowany do tego stopnia, że sport zawodowy zaczął się równać dla ciebie ze zdrowiem, a sportowcy zawodowi żyją wiecznie. No niestety, no smutna prawda jest taka, że nadmiar białka zawsze powoduje szybszy zgon. Jakie więc białka i w jakich ilościach powinniśmy spożywać, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku jak Kirgizi z Omska i przekwitać w wieku 30 lat? Zapraszam. Ile białka potrzebujesz jako śmiertelnik? No i jakie przede wszystkim to białko? Jeśli chodzi o ogólne informacje, dlaczego białko w nadmiarze jest niezdrowe, co to jest amoniak i czemu jest tak niebezpieczny dla naszego życia, no to z tego filmu się o tym dowiesz, bo już coś takiego nagrywałem. Jednak dzisiaj, moi drodzy, krótka piłka i film chciałbym oprzeć na tym badaniu, czyli przyswajalności białek roślinnych i zwierzęcych. Pokrótce. Najlepszą miarą jakości białka, jaką do tej pory odkryto i już jakiś czas sobie z nią kombinują naukowcy, jest właśnie wskaźnik niezbędnych aminokwasów ulegających strawieniu, czyli DIAS, D-I-A-A-S, ale możecie sobie czytać DIAS, jak ten z Vice City. No w skrócie można powiedzieć, że no co se tam lew wrzuci do żołądka, to tyle mu się białka przyswoi z tego, a tyle po prostu, brzydko mówiąc, zmarnuje i wysra. I według naukowców, którzy sobie tam ten bardzo ważny wskaźnik na bieżąco badają, grzebią w tych kubkach i wrzucają różne rzeczy na warsztat, biodostępność białka niestety drastycznie spada, gdy przełączamy się z białka zwierzęcego na roślinne. W kręgach ketogenicznych i niskowęglowodanowych od lat mówi się, że podstawą białka w sporcie powinny być jaja właśnie, a później podroby, mięso czerwone i ryby. Natomiast roślinnego shitu no, nawet nie ma co liczyć, chyba że przez pół. No jak sam wykres nam pokazuje, no popatrzcie, no przecież to jest tragedia jakaś, no miernota. Jakie słowo wam się jeszcze narzuca? Czekam na komentarze. Na logikę, żeby dobić do tego ustalonego wszędzie bezpiecznego i zdrowego maksa, w sporcie amatorskim, czyli tego 1,5, no w porywach 1,7 g białka na kilogram masy ciała, co dla chłopa na przykład 80-kilowego daje widełki 100-130 g, dziennie trzeba by według tych współczynników biodostępności kompensować to na tyle, że trzeba byłoby zeżreć dwa razy więcej takiego białka, czyli ponad kilogram fasoli, no żeby w sumie było te 200-260 g na kilogram masy ciała. Wyobrażasz sobie, jak szamiesz kilo fasoli? No ja jeszcze tak, chociaż współczuję wszystkim domownikom tego koncertu żywej fizjologii fermentacyjnej, ładnie to określając. Nie wspominając już totalnie o temacie, że zerowy bilans azotowy zaczyna się od 0,65 do 0,83 g na kilogram masy ciała, co mówi nam, że osoby niećwiczące siłowo powinny zjechać z białkiem jeszcze niżej i jeść jedynie to pełnowartościowe białko, to na dziś koniec. Teraz musisz jedynie zapamiętać, że jeśli więc sport i zdrowe, amatorskie normy białka to takie, żeby ci te tony białkowego kubska nie fermentowały w jelitach, tworząc trujący amoniak, wytwarzając metry sześcienne pierdów tak przy okazji. A prawda jest taka, że gdy dobrze poszukacie, to znajdziecie badanie, które przewiduje, że spożywanie białka zwierzęcego drastycznie zwiększa oczekiwania długości życia. No i tak to jest właśnie. Dzięki, że byłeś ze mną w tym filmie. Pamiętaj, kwestionuj autorytety, zadawaj pytania i tradycyjnie, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jaki masz stan wiedzy i w co wierzysz, życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje i mąki zapraszam do naszego sklepu podketo.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Co ty robisz? Ale straszni ludzie tu pracują.